Nazywam się Nathan i przyszedłem tu po pomoc i radę. Od prawie tygodnia nie wychodzę z domu i grozi mi utrata pracy, a być może i życia. Większość z was zlekceważy to, co powiem i szczerze mówiąc, ja też bym to zrobił, ale to było przed zeszłym tygodniem. Prawda jest często dziwniejsza niż fikcja, a w tym przypadku z pewnością tak jest. To jest naprawdę pokręcona historia. Więc proszę posłuchajcie tego, co wam powiem, a jeśli ktoś ma jakieś rozwiązania, proszę skontaktuj się ze mną, zanim będzie za późno. W zeszły piątek dołączyłem do kilku moich kolegów z pracy na noc quizów w lokalnym barze. Szczerze mówiąc, dużo więcej strzelaliśmy niż udzielaliśmy poprawnych odpowiedzi. O 22:30 postanowiłem wyjść. Nie byłem pijany, co najwyżej lekko podchmielony. Nie mieszkałem daleko, więc zacząłem wracać do domu. Po około 5 minutach mojej 10-minutowej podróży zaczęło padać. Zapowiadano burzę, ale nadeszła zdecydowanie wcześniej niż oczekiwałem. Okryłem się kurtką, szukając skrótu przez alejkę przed moim domem. Gdy już miałem przejść tą małą uliczką, moje tempo spadło, gdy zdałem sobie sprawę, że ktoś przechodził przez ulicę nieco dalej. Była to starsza kobieta. Prawdopodobnie miała około 40 lub 50 lat. Wyglądała na równie zniecierpliwioną jak ja. Biegła w moim kierunku. Potem zaczęła krzyczeć, jej głos odbijał się echem w deszczową noc, a jej głowa spoglądała za siebie przez ramię. Wyglądało na to, że jest ścigana, ale nie miałem pojęcia przez kogo. Powinienem jej pomóc, czy raczej się ukryć? Pomyślałem sobie, ale w mojej głowie pojawiło się ryzyko niebezpieczeństwa. Ostrożnie wkroczyłem w boczną uliczkę, spoglądając powoli zza rogu. W świetle latarni ulicznych dostrzegłem ciemną sylwetkę wyrzeźbioną w deszczu. Nadciągająca postać zbliżała się do niej. Zamknąłem na chwilę oczy, oddech uwiązł mi w gardle, a rytmiczny dźwięk kropel deszczu rozbrzmiewał wokół mnie. Szybko otworzyłem oczy, gdy kobieta przewróciła się i upadła na podmokłą ziemię z krzykiem i łoskotem. Czas zdawał się zwalniać, gdy cienka warstwa wody prowadzącej do bezbronnej kobiety zaczęła tańczyć w pulsującym rytmie. Migocząca woda zbliżała się do niej, gdy ta próbowała stanąć na nogi. Potem plusk ustał. Poruszała głową na boki, próbując zlokalizować prześladującego ją drapieżnika. Ale nic. Pustą ulicę wypełniała niesamowita cisza. Słychać było tylko szum kropel deszczu. Potknęła się drżąc na nogach i stanęła pod jedną z latarni. Jarzący się promień światła odsłonił jej zakrwawioną twarz. Postać pojawiła się z niczego, niczym pochłaniający światło wir, zniekształcony przez deszcz. Postać stała tuż za nią. Na końcu cienkiego ramienia zaczęło formować się ociekające wodą ostrze. Musiała to wyczuć, bo jej ciało szybko się poruszyło, stając twarzą w twarz z tym czymś. Wodne ostrze zanurzyło się głęboko w jej dyszących ustach. Jej przeraźliwy krzyk w jednej chwili zmienił się w bulgotanie. Jej oczy rozszerzyły się, gdy spojrzała prosto na mnie, a życie uchodziło z jej wiotkiego ciała. Kobieta upadła na lśniący beton, a wokół niej opadła woda. Odwróciłem się, moja prawa stopa ześlizgnęła się, gdy próbowałem przebiec przez wąską, otoczoną kamieniami alejkę. Nie miałem pojęcia, co to było i jak zabiło tę biedną kobietę, ale nie zamierzałem czekać, by się tego dowiedzieć. Nie przestawałem biec, dopóki nie dotarłem do drzwi wejściowych. Gorączkowo zanurzyłem rękę w lewej kieszeni dżinsów i wyciągnąłem pęk kluczy. Zgrzytały mi w dłoni, gdy koncentrowałem się na znalezieniu właściwego klucza.
Po co mi te wszystkie klucze, skoro wiem tak naprawdę, do czego służy tylko połowa z nich? Gdy już znalazłem ten właściwy, kolejnym wyzwaniem była próba powstrzymania drżenia ręki, abym mógł wejść do środka. Wcisnąłem klucz, odblokowałem drzwi i przecisnąłem się przez nie. Trzasnąłem nimi tak mocno, że aż zadrżała otaczająca mnie ściana. Stałem skulony, z rękoma na kolanach i głową spuszczoną w dół. Mój oddech był głęboki i drżący, a oczy załzawiły się ze strachu. W tym momencie poczułem się źle, jakbym właśnie dostał cios w brzuch. Po 5 minutach znów zacząłem normalnie oddychać, na tyle, aby podnieść się i przejść do salonu. Usiadłem wyczerpany na krześle, gdy ze ściany dobiegł huk. To oczywiście był mój sąsiad, prawdopodobnie coś przestawiał, ale i tak wyskoczyłem ze skóry. Przez resztę nocy miałem włączone wszystkie światła i telewizor na pełną głośność. Nie mogłem zasnąć. Obraz tej kobiety tracącej życie na moich oczach powtarzał się w mojej głowie. Musiałem w końcu zasnąć koło 4 lub 5. Obudziłem się zdezorientowany, ułożony niewygodnie na kanapie. Światło słoneczne wpadało przez szczelinę w żaluzji, oświetlając połowę mojej twarzy. Mrużąc oczu, szukałem pilota do telewizora. Musiał się wyłączyć w nocy. Gdy już znalazłem pilot, włączyłem go. U dołu kanału informacyjnego na ekranie pojawił się baner. Brzmiał on: kobieta znaleziona martwa na ulicy małego miasteczka. Nie ujawnię miasteczka, o którym mowa, z szacunku dla rodziny kobiety. Wyciągnąłem telefon, aby wyszukać artykuł w internecie. W tej chwili informacje były niejasne, ale szybkie wyszukiwanie w mediach społecznościowych dostarczyło mi więcej szczegółów. W miarę upływu weekendu cała ta historia zaczęła coraz bardziej się klarować i pojawiła się prawdopodobna przyczyna śmierci. Kobieta zemdlała i wylądowała twarzą w dużej kałuży, gdzie niestety utonęła. Tylko ja wiedziałem, co tak naprawdę się stało. Nie mogłem iść na policję. Kto by mi uwierzył? Jeśli już, to zostałbym uznany za podejrzanego. Nadszedł niedzielny wieczór, a ja z ciekawości sprawdziłem tygodniową prognozę pogody. Wyglądało na to, że piątkowa ulewa była tylko początkiem. Wielka burza miała uderzyć jutro i trwać przez cały tydzień. Przekonałem sam siebie, że nie mogłem widzieć tej postaci w deszczu. Prawdopodobnie miałem halucynację w stanie upojenia alkoholowego, ale widząc tę pogodę, poczułem niepokój i strach przed porankiem. Noc była ciężka, aż w końcu zasnąłem. Moja noc była długa i pełna koszmarów. Budziłem się chyba z 7 lub 8 razy, łapczywie łapiąc powietrze, pokryty własnym potem. Wreszcie nadszedł ranek, a gdy szykowałem się do pracy, krople deszczu spadały kaskadami na okno mojej sypialni. Otworzyłem drzwi frontowe, aby wyjść około 7 rano. Słońce dopiero zaczynało wchodzić w nędznym zmierzchu świtu. Założyłem kaptur kurtki na głowę i pospieszyłem do samochodu, a wiatr smagał moją twarz mgłą deszczu. Wziąłem głęboki oddech, aby się uspokoić przed wyruszeniem w drogę. Jechałem 10 minut do biura, wiatr i deszcz uderzały w przednią szybę. Poczułem ulgę, gdy wjechałem na parking mojej pracy. Wysiadłem z samochodu i naciągnąłem kaptur na głowę. Gdy szedłem w kierunku szklanych drzwi biura, usłyszałem za sobą mały plusk. Naturalnie pomyślałem, że to jakiś kolega z pracy, ale przez kaptur nie widziałem nic, co było wokoło. Odwróciłem się, by spojrzeć, ale parking był pusty. Nie widziałem też nikogo w samochodzie. Szedłem dalej w kierunku drzwi, a pluskanie zaczęło się od nowa. To było tak, jakby ktoś szedł za mną i podążał za mną. Było jasne, że słyszałem kroki.
przyspieszyłem kroku. Zacząłem truchtać, a rozpryski odzwierciedlały moje tempo. Wreszcie dotarłem do budynku i przeszedłem przez drzwi w samą porę. Szyba za mną była pokryta falą wody, która kapała do małej kałuży poniżej. Mój dzień pracy był prawdopodobnie najszybszym, jakiego doświadczyłem w życiu. Czas wydawał się pędzić do przodu. Nadeszła godzina 5, a w moim gardle pojawiła się nerwowa grudka. Wyszedłem na zewnątrz z kilkoma kolegami, na szczęście przestało padać. Kiedy wracałem do domu, nie było nic nadzwyczajnego. Zacząłem się nawet nieco uspokajać. Wróciłem do domu, włączyłem telewizor i włożyłem jedzenie do mikrofalówki. Późnym wieczorem, gdy zasypiałem, zacząłem słyszeć bieżącą wodę w kuchni. Poderwałem się i nieśmiało podszedłem do kuchennych drzwi. Każdy krok w ciemności był jak zejście w nieznane. Poszukałem włącznika i nacisnąłem go. Woda sama z siebie zaczęła płynąć do mojego zlewu. Pospiesznie zakręciłem wodę i podkradłem się do schodów. Paranoja wyraźnie brała nade mną górę. Spojrzałem w górę, sprawdzając, czy ktoś tam jest, i zawołałem: halo? Czy ktoś tu jest? Oczywiście nikt mi nie odpowiedział. W głębi duszy wiedziałem, że jestem sam w moim domu. Może brak snu daje mi się we znaki, pomyślałem. Wyłączyłem telewizor i światło, po czym udałem się na górę, aby położyć się spać. Umyłem zęby i zacząłem kłaść się do łóżka. Wiatr grzechotał półtuzinem drzew za oknem mojej sypialni, a deszcz zaczął uderzać o szybę. Sam dźwięk deszczu wywołał u mnie niepokój, więc założyłem słuchawki i słuchałem muzyki, próbując zamaskować trwającą burzę. Leżałem z szeroko otwartymi oczami. Mój mózg był przeciążony, myśląc o każdym najmniejszym szczególe z ostatnich kilku dni. Przeklinałem sam siebie, gdy przypomniałem sobie, że nie zamknąłem drzwi wejściowych. Powoli udałem się w dół po schodach i zamknąłem je na klucz. Gdy odwróciłem się, aby wrócić do łóżka, o drzwi uderzył huk wody. Małe kropelki wody zaczęły spływać po wewnętrznej stronie futryny. Pobiegłem na górę, rozsunąłem zasłony i wyjrzałem na ulicę poniżej. Spodziewałem się, że zobaczę powódź lub wyciek z wodociągu, ale nic takiego nie miało miejsca. W tym momencie prawie nie padało. Naprawdę myślałem, że tracę zmysły. Wróciłem do sypialni, kiedy usłyszałem prysznic w łazience. Wpadłem w panikę, moje tętno przyspieszyło, a oddech stał się głębszy. Gdy para wydostała się przez szczeliny między framugą a drzwiami, położyłem drżącą dłoń na klamce. Powoli pchnąłem ją w dół i pociągnąłem drzwi do siebie. Zawiasy skrzypnęły, a mnie uderzyła ciepła mgiełka wydobywająca się z ciemności. Pociągnąłem za sznurek odpowiedzialny za światło. Jasne światło natychmiast rozświetliło pokój. Przez parę zobaczyłem postać stojącą w kabinie prysznicowej. Przez moje ciało przebiegł dreszcz. Zamarłem w szoku. Fizycznie nie mogłem się ruszyć. Użyłem całej mojej siły woli, aby podejść do kabiny i wyważyć drzwi. Nikogo tam nie było. Nikogo już nie widziałem. Powoli się odsunąłem, gdy z kaskad wody zaczęła wyłaniać się sylwetka. Słabe dźwięki kropelek wody uderzających w niewidzialne ciało rozpryskiwały się w moim kierunku. Jego pokryte wodą ramię zaczęło się unosić, a ciecz popłynęła w kierunku końca jego ręki. Podniosłem szklankę i rzuciłem nią w istotę, próbując zmusić ją do odejścia. Szkło roztrzaskało się o wyłożoną kafelkami ścianę, rozsyłając odłamki po całym prysznicu. Musiałem się stamtąd wydostać. Wybiegłem przez drzwi,
Zamknąłem je za sobą i przesunąłem szafkę, aby dodatkowo je zablokować. Wybiegłem z pokoju i zszedłem po schodach. Moje spieszące się stopy ślizgały się podczas schodzenia. Gdy znalazłem się w kuchni, z kranu znów zaczęła lecieć woda. Otworzyłem szafkę pod spodem i odkręciłem zawór odcinający wodę. Rozległ się bulgoczący odgłos, a woda nade mną stopniowo zaczęła znikać. Usiadłem, próbując odzyskać oddech, na zimnej podłodze wyłożonej kafelkami. Nie widziałem żadnego wyjścia z tej sytuacji. Nie mogłem i nadal nie mogę zrozumieć, co mnie prześladowało. Ta złowieszcza postać podobna do mężczyzny, używająca wody jako broni. Po tym, co wydawało się godzinami, podniosłem się z podłogi i usiadłem w salonie. Nie mogę kłamać. Przez moją skołataną głowę przebiegła mroczna myśl o tym, że nie pozwolę, by to coś mnie zabiło. Nawet jeśli sam musiałbym zabić się w tej tragicznej sytuacji. Poranek nadszedł szybciej niż myślałem. Siedziałem i myślałem przez całą noc. Głowa pękała mi ze strachu, ale nie odważyłem się wrócić na górę. Zadzwoniłem do pracy, ponieważ nie mogłem nigdzie się ruszyć, wiedząc, że na zewnątrz wciąż pada deszcz. Co jakiś czas słyszałem duży plusk wody w jedno z moich okien. Najpierw było to okno w salonie, a następnie okno w kuchni zostało zalane wodą. Około godziny 11 zdecydowałem, że pójdę na górę. Nerwowo wchodziłem po każdym stopniu. Spodziewałem się najgorszego po tym, czego doświadczyłem poprzedniej nocy. Pchnąłem drzwi sypialni, wstrzymując oddech, starając się nasłuchiwać jakichkolwiek odgłosów. Gdy zbliżyłem się do łazienki, zobaczyłem, że szafka została odsunięta pod kątem, a drzwi były otwarte. Były to te same drzwi, które zamknąłem i zablokowałem 12 godzin wcześniej. Moje ciało nagle pokryła gęsia skórka, a serce szaleńczo waliło mi w klatkę piersiową. Oddychałem krótkimi seriami, przygotowując się do wejścia do łazienki. Po jednym dużym wydechu otworzyłem drzwi. Łazienka była pusta. Prysznic wciąż był mokry, a odłamki szkła wciąż znajdowały się na dnie. Gdy spojrzałem na wyłożoną kafelkami podłogę, 5 dużych, wodnistych śladów stóp prowadziło w kierunku drzwi. Włosy na karku stanęły mi dęba, gdy powoli się rozejrzałem. Zasłony były nasiąknięte wodą, a okno było uchylone. Wygląda więc na to, że temu czemuś udało się wydostać z mojego domu. Upadłem na łóżko z ulgą, mając nadzieję, że to ostatni raz, kiedy go widzę. Od tamtej pory w ciągu ostatnich 4 dni tylko raz wyszedłem z domu po jedzenie i małe butelki wody. Nadal nie miałem odwagi, aby ponownie włączyć wodę. Nie planuję tego zrobić, dopóki nie otrzymam odpowiedzi. Burze wciąż przechodzą, a ja wychodzę na zewnątrz między ulewami. Ciągle mam wrażenie, że ktoś mnie obserwuje, a rury wydają dziwne dźwięki od tamtej okropnej nocy. Jestem tak zdesperowany, aby uzyskać jakieś sugestie albo rozwiązania tego problemu. Nie wiem, jak długo będę w stanie to wszystko znosić. Mam tylko nadzieję, że ktoś potraktuje to poważnie. Mam nadzieję, że niedługo pojawią się nowe informacje. Życzcie mi powodzenia. Dziękuję za wysłuchanie mojego materiału i mam nadzieję, że się spodobał. Jeżeli chcesz pomóc rozwijać się mojemu kanałowi, zostaw subskrypcję i łapkę w górę. Jeżeli chcesz jeszcze bardziej przyłożyć się do rozwoju mojego kanału, możesz sprawdzić dostępne opcje oraz bonusy wspierania mojego kanału w serwisie YouTube. Jeżeli piszesz creepypasty lub chcesz podesłać mi jakąś, którą chciałbyś, abym przeczytał, możesz to zrobić poprzez wysłanie mi jej w mailu, który jest podany w opisie, lub poprzez mój serwer Discord.
Dziękuję za poświęcony mi czas i do usłyszenia w kolejnych opowieściach.